Z ewangelii według świętego Mateusza, Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano, nie cudzołóż, a ja wam powiadam, każdy, kto porządliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie, lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też: jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam: każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Co mi może powiedzieć dzisiejsza Ewangelia? Przecież to nie o mnie. Takie może być pierwsze wrażenie po przeczytaniu, po usłyszeniu słów Jezusa. A to jest bardzo o nas, może szczególnie w oktawie Bożego Ciała. Wczoraj dotknęliśmy tematu przeistoczenia, nie tylko chleba i wina w ciało i krew Jezusa, ale i naszego przeistoczenia. Dzisiaj Jezus pokazuje nam ważne rzeczy odnośnie zrywania z grzechem i dążenia do komunii z nim. Po pierwsze, grzech zaczyna się w sercu. Na zewnątrz tak naprawdę nic może się nie stać, ale trzeba nam się pytać o serce gdzie ono jest, czym się karmi, czym ono żyje. Przecież nie zgrzeszyłem z nikim, jestem czysty. To trochę jak ze złodziejem. Planuje okraść sklep. No ale akurat nastała epidemia koronawirusa i wszystko zostało zamknięte. Nic z planu. Nie ma grzechu? Podjęcie decyzji już jest złem. Można mieć przykazania napisane tylko na kamieniach. Tak zewnętrznie, ale w sercu niestety nie. Czy nie jest tak z nami? My mamy przykazania, ale gdzieś obok, gdzieś na zewnątrz. Jezusowi w kazaniu na górze... Chodzi o uwewnętrznienie przykazań. Ksiądz Piotr Pawłukiewicz w konferencji, seks, poezja czy rzemiosło, opowiadał jak z kolegą, jako klerycy odwiedzili zakon kontemplacyjny. No wiecie, siostry zakonne, opatulone tak, że tylko twarz widać. No i ksiądz Piotr wtedy kleryk stwierdził, że piękniejszej kobiety, jak siostra przełożona, jeszcze nie widział. Piękno wewnętrzne było źródłem jej prawdziwego piękna. Bo człowiek o czystym sercu jest prawdziwie piękny. Bóg chce naszego piękna, ale czy mi aż tak na tym zależy? Ksiądz Pawłukiewicz ostatecznie powiedział, że najlepszym salonem kosmetycznym jest konfesjonał. Czyni czystym nasze serce, daje nam nowe serce, co wpływa na nasze piękno. Jest jeszcze jedna ważna rzecz. Jezus mówi o wyłupaniu oka, odcięciu ręki. Nie znaczy, że teraz jak ktoś kradnie, to trzeba mu ręce odrąbać. Jezus zachęca do radykalizmu wobec grzechu. Mówi jakby do nas nie zostawiaj sobie jakiejś furtki czy drogi powrotu do zła bądź stanowczy. Oko i ręka są bardzo często używane przez nas. Ich poświęcenie więc wskazuje na to, że odparcie pokus wymaga nieraz wielkich ofiar i wyrzeczeń. Zadanie na dziś. Poproś Ducha Świętego, żeby wskazał ci konkretnie, co jest do odrąbania, do ucięcia, do wyłupania, a może już doskonale wiesz, co zmienić, ale ciężko podjąć ostateczną decyzję. I to jest walka duchowa. Nie bójmy się rezygnacji z czegoś, co innym wydaje się być normalnym, żeby to mieć.